gorąco na moim kanale, na kanale Vopremier. Mam nadzieję, że macie się dobrze i tych, którzy jeszcze nie subskrybują, to zapraszam serdecznie też do wciśnięcia tego magicznego tutaj czerwonego guziczka subskrybuj. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek chciałabym, żeby był taki wiosenny i postanowiłam właśnie nakręcić film o takich rzeczach, które są must have na właśnie tutaj okres wiosenny. Takich rzeczy, bez których się nie obędziemy, albo które rzeczy są nam bardzo niezbędne, żebyśmy miały taki właśnie wiosenny super look. Będzie to taki niezbędny na wiosnę, czyli rzeczy, które powinny gościć właśnie na naszej tutaj toaletce. Słuchajcie, ważną rzeczą jest właśnie też pielęgnacja. Was zachęcam bardzo gorąco do mojego odcinka o tym, jak prawidłowo nawilżać skórę. Ja zostawię link pod filmem, ale też być może tutaj w rogu, jak zawsze, magiczny kwadracik się ukaże i tam będą, i tam będzie właśnie ten screenshot z tego filmu. Słuchajcie, no ale wiadomo, że szukamy nowych podkładów, nowych baz pod podkład i ja niezmiernie mi przyjemnie właśnie przedstawić taką rzecz, którą ja, powiem Wam, wracam do pracy i teraz znowu muszę się zacząć malować, maluję się też tutaj na wizji i słuchajcie, mam nowy kolor, wtedy miałam troszkę bardziej opalony, niezastąpiony dla mnie podkład Futurist Hydra Rescue. To jest taki podkład, słuchajcie, który ratuje skórę, daje super nawilżenie. Jest też tutaj taka technologia probiotyczna, więc dla wszystkich bardzo wrażliwych i suchych skór gorąco polecam. I on, zobaczcie, daje świetne nawilżenie, ale także rozświetlenie skóry, tak jakbyśmy dopiero wrócili po spa. Jest to podkład dla wszystkich. Ja mam specjalną recenzję, słuchajcie, na moim kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi takich bardziej szczegółowych informacji, zapraszam właśnie do tego filmu, ale słuchajcie, naprawdę dla mnie on jest numerem jeden, jeśli chodzi o taki must have na wiosnę, kiedy chcemy zadbać o skórę, a jednocześnie pięknie wyglądać i też dać taki bardzo świetlisty look, ale taki make-up, no make-up. Myślę, że ten podkład sprosta nawet takim wymaganiom bardzo, bardzo, słuchajcie, restrykcyjnym. I naprawdę od razu widzicie po dobraniu koloru, że ta twarz jest ożywiona. Ja wiem, że nosimy nadal maski, ale to jest podkład z SPF 45, czyli 45, przepraszam, który naprawdę nawet w taki słoneczny dzień będzie nas tu chronił, nawilżał i też przede wszystkim ta specjalna technologia będzie tutaj te wrażliwe skóry też pięknie kolczami, które ja Wam chciałam polecić. Jeśli szukacie dobrej bazy z tej samej technologii, tutaj Estee Lauder jest Futurist Aqua Brilliant. Ja, słuchajcie, czytałam bardzo dobre opinie tego tego primera, tej bazy, która jest właściwie z tej samej technologii, z tej samej rodziny, co podkład, który Wam przedstawiałam, ale słuchajcie, on daje niesamowity glow, możecie go również używać tylko i wyłącznie samoistnie, tylko jego kłaść, albo właśnie z podkładem, jak ja to robię, albo z kremem, to już od Was zależy, ale słuchajcie, naprawdę daje potrójne nawilżenie. Ja bym polecała do skór bardzo takich wymagających, wrażliwych, sensitive, wrażliwych, ale słuchajcie, też brakuje mi tu słowa, takich bardzo odwodnionych. I też jest ta probiotyczna technologia, także jak najbardziej, słuchajcie, odrobinkę dodać nawet do swojego podkładu, czy samodzielnie, bez żadnego podkładu, zaraz po kremie. Takim gorącym must have na wiosnę, słuchajcie, ja Wam zrobiłam relację w poprzednim odcinku i odnośnie maskar, słuchajcie, jestem zakochana w tej maskarze, tak jak Wam powiedziałam, ja nie lubię Benefitu. Produkty, które dotychczas spotykałam z Benefitu, nie sprostały moim wymogom, może nie wymogom, słuchajcie, i ta They Are Real Magnet Mascara jest bardzo dobra, jeśli chcecie bardzo szybko wydłużyć, pogrubić i unieść te rzęsy. Jestem bardzo zadowolona, oczywiście, o, zapomniałam, ale chciałam Wam pokazać tą Sky High Mascara Maybelline. Natomiast słuchajcie, myślę, że ta będzie moim właśnie ulubieńcem i naprawdę, jeśli chcecie wyglądać właśnie tak zalotnie, szybki makijaż, taki make-up, no make-up,
I uważam, że to jest taki rarytas na wiosnę, który powinien zagościć właśnie w naszej kosmetyczce. Rozświetlenie oczywiście. Ja Wam chciałam przedstawić tu meteorytę. Ja mam bardzo dużo tych meteorytów. Otwieram sobie pudełeczko, które miałam zgromadzone. To jest akurat edycja Rainbow Pearls. Słuchajcie, one są niezastąpione, jeśli chcemy nadać właśnie taki świetlisty, przepiękny, wiosenny look. Piękną pachnie. Jołkami, słuchajcie, i naprawdę to są takie produkty, które każdemu się sprawdzą. Ja wiem, że czasem są tacy właśnie hejterzy, którzy nie lubią meteorytów, ale generalnie meteoryty należą do takich produktów i takich pudrów wykończeniowych, które naprawdę dają super wygląd i to jest taki efekt takiej naturalności, jednocześnie bardzo pięknie rozświetlonej skóry. No i przy tym ten zapach, kto używał meteorytów, kto chociaż miał jedno pudełko, to wie, że właśnie one są cudowne. I ten look na skórze, to rozświetlenie, to naturalność nawet przy ciężkich podkładach, które używamy, daje właśnie takie satynowe, piękne wykończenie. Słuchajcie, następną rzeczą, bez której na wiosnę ani róż, czyli jest to taki niezbędny wiosenny. Ja tu mam nową pomadkę Estée Lauder Astonish, którą mam właśnie na ustach. To jest nowa generacja, słuchajcie, pomadek. Ja mam akurat ten kolor, ale zamierzam. Mam jeszcze jeden, ale go nie przyniosłam, bo ma być prezentem. Stwierdziłam. Słuchajcie, to jest nowa generacja pomadek, którą ja też omówiłam. Taka technologia, która daje właśnie przy jednej aplikacji, tylko ala taki lip gloss efekt. Jeśli zrobimy trzy warstwy, będzie właśnie taka nasycona i będzie taka dawać takie rozświetlenie, nawilżenie i taki trochę plump efekt również. Bardzo łatwa do nakładania, świetna pigmentacja i słuchajcie, to są takie właśnie pomadki, kiedy macie jedną pomadkę, możecie stworzyć trzy różne looki. Będzie się też bez dobrych cieni. Słuchajcie, ja przez przypadek nabyłam tą paletę NYX Ultimate Edit. A to są sześć cieni takich podstawowych, bym powiedziała, które możecie używać w zależności, czy będziecie wychodzić takie gliterki, czy na przykład, jak ja Wam tu szybko pokażę, jeśli mi się uda otworzyć szybko, właśnie te piękne trzy kolory, fiolety, taki róż i beżowy beż, który ja mam na oczach. Ja wiem, że dużo osób pytało, co mam na oczach, ja troszkę mieszam z Estée Lauder, ale generalnie podstawa jest właśnie z tych cieni. Uważam, że te cienie są świetne. Gorąco polecam właśnie, jeżeli szukacie coś takiego, co się przyda i na wieczór, i na dzień i da taki właśnie super efekt wiosenny, rozświetlenia. A przy tym one są, słuchajcie, te trzy bardziej matowe, więc to ten efekt tutaj właśnie zblendowania jest jeszcze lepszy. Naprawdę jestem mile zaskoczona, bo kupiłam je przez przypadek do koszyka, żeby dostać rabat, bo trzeba było wydać bodaj 30 funtów na NYXa, żeby odjąć 10 funtów. Była to naprawdę gratka, więc stwierdziłam, a w sumie paletę mam za darmo, także gorąco Wam polecam. No i oczywiście nie obędzie się bez dobrego bronzera. Słuchajcie, jestem nieodzownie zakochana w tym Gucci bronzer. Ja zrobię osobną, prawdopodobnie osobną review, jeżeli dam radę. I powiem Wam, że jest świetny. Ja go używam codziennie, nie widać, że jest duże zużycie, ale słuchajcie, ja go kocham. Jest taki satynowy, matowy trochę look, ale bardzo ładny kolor, bardzo ładny na scenie, utrzymuje się bardzo długo i lubię też ten zapach. Uważam, że mimo, że jest dość drogi, ale jest bardzo wydajny i warty wydania tych 46 funtów. I słuchajcie, oczywiście na wiosnę nie obędzie się bez pięknych zapachów. Moimi typami na wiosnę jest Blooming Bouquet Miss Dior. Ja mam tutaj, słuchajcie, tą wersję roll-onową, więc pozwolicie. Przepiękny zapach, taki różany. Ja wiem, że weszła ta typowo różana, ale ja wolę tą. Takiego właśnie budzący się do życia wiosny. Bardziej kwiatowy, jeżeli ktoś woli takie właśnie świeże, cytrusowe, to polecam właśnie Jo Malone to Juja, nie wiem jak się czyta, muszę podpytać koleżanek. Słuchajcie, bardzo piękny cytrusowy, ale również pewnie znajdziecie jakiś inny cytrusowy piękny odsłony. No i słuchajcie, mój numer jeden, piękna czerwona szpilka Stiletto. Tutaj nowy zapach Karoliny Herrery, który ja omówiłam w ostatnim odcinku, także kto jeszcze nie oglądał, to serdecznie zapraszam, zobaczcie jakie to jest cudo. Piękny, lekko taki
cytrus, on nie jest cytrusowy, ale jest też taki owocowo, ziemisto, korzenny i kwiatowy zapach, ja bym tak powiedziała, ale dokładniejsze review właśnie do tego odcinka, do którego Was zapraszałam. I słuchajcie, oczywiście mam tutaj jeszcze na podorędziu kremy pod oczy, bo wiadomo, że trzeba zadbać też tutaj o tą niebywale wrażliwą skórę dookoła oczu. Słuchajcie, no ja nie bardzo spałam, mam trochę takich cieni, ale słuchajcie, ja teraz używam Intense Rich Eye Cream Suku. Ja Wam przedstawię tą piękną Ala. To jest japońska, ale coś taka marka jak Ala Kanebo. One są bardzo wydajne. Podobna technologia, bo manufakturuje, czyli produkuje ten sam koncern, czyli Kanebo, ale ja Wam zrobię osobny odcinek właśnie tutaj, gdzie będę wychwalała trzy moje kremy pod oczy. Także Was serdecznie zapraszam. Zapraszam Was właśnie do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. I słuchajcie, to by było chyba na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobają te propozycje. Ja Wam gwarantuję, że będziecie mieli piękną skórę, a zwłaszcza słuchajcie, z tym podkładem czy z tą bazą. No i jestem, tak jak powiedziałam, mile zaskoczona też tymi cieniami. I oczywiście nie zapomnijcie też o nowościach perfumeryjnych. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!